Dzień dobry Państwu. Witamy Was razem z Robertem Lipińskim w drugim odcinku drugiego sezonu naszego podcastu. Przestań wreszcie sprzedawać. Czołem, Robercie. Czołem Tomku, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj zastanawialiśmy się, o czym będziemy rozmawiali, żeby zwiększyć Waszą wiedzę na temat sprzedaży, i doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim chcielibyśmy część z Was już na tym momencie pożegnać. To znaczy, jeśli drogi widzu, nie panujesz sprzedaży proaktywnej, nie działasz w obszarze B2B i sprzedajesz transakcyjnie, to najlepiej będzie, jak wyłączysz nas w tej chwili, pójdziesz na kawę, będziesz zadowolony. My za to skupimy się dzisiaj na tym, co tak naprawdę sprzedajemy w tym kontekście. Oczywiście. Doradczym i nietransakcyjnym, proaktywnym, i B2B. Bo okazuje się, że część z nas, czy z naszych klientów, wydaje im się, że sprzedają co innego niż faktycznie sprzedają. Robercie, przybliż nam troszkę. O co w tym wszystkim chodzi, bo brzmi to nieco pokrętnie. Jak cały nasz podcast, zaczynając od tytułu. <śmiech> <śmiech> e, tak, ale, ale zaczynamy robić selekcję. Tomek bardzo ładnie na początku powiedziałeś, do kogo to nie jest. Ja tylko może dam takie lekkie sprostowanie do tego że może e, jednak ktoś zdecyduje, że chce sprzedawać inaczej niż sprzedaje mhm. do tej pory, pomimo tego, że nie sprzedaje tak, jak my o tym mówimy, ale nieważne. E, to ja jeszcze dobrze. zrobię mały trend, bo tak naprawdę mhm. okazuje się, że również sprzedaż transakcyjna, jeśli by nad tym dobrze przysiąść, no o właśnie, czym mam nadzieję, jeśli powiemy, nie zawsze musi być typowo transakcyjna. To chciałem powiedzieć dokładnie. Dobrze, więc słuchajcie, myślę, myślę sobie, że kluczowe tutaj jest powiedzenie, jak podejść w ogóle do tego, żeby odpowiedzieć sobie na te różne pytania, które Tomek na początku tak trochę pokazał właśnie w formie pytań, tak? Bo każdy może, mieć teraz, może się teraz zastanawiać, jak ja właściwie sprzedaję i co sprzedaję. Pracujemy z naszymi klientami bardzo często w taki sposób, żeby w ramach naprawdę długich czasami dywagacji, dyskusji, burz mózgów dojść do tego, co oni tak naprawdę sprzedają. To wbrew mm -hmm. pozorom nie jest oczywiste. I, I tak jak Tomek powiedziałeś, często okazuje się, albo prawie zawsze okazuje się, że na zadane pytanie, co sprzedajemy, na początku drogi odpowiedź jest zupełnie inna niż na końcu tej drogi. Tak jest. I zanim, zanim przejdę do, trochę do takiego, bym powiedział, konkretu metodycznego, to, to może bym opowiedział krótką historię jednego z klientów, takiego, który, z którym akurat niedawno pracowaliśmy, gdzie tym, co sprzedajemy, były produkty bardzo konkretne, zwymiarowane. Produkty kupowane na końcu przez tak zwanego kowalskiego czy kowalską, czyli produkty, które de facto można byłoby sprzedawać transakcyjnie. Produkty, które były sprzedawane w tysiącach, jeśli nie dziesiątkach, tysięcy sztuk. No, i na początku się zastanawialiśmy w ogóle, no, okej, okay, no to w takim razie o czym rozmawiać, tak, skoro to tego typu produkty. Natomiast do, do, Metodą value proposition, czyli tym, o czym trochę dzisiaj chcę powiedzieć, czyli budowaniem wartości oferty, doszliśmy do tego, że uwaga, oni wcale nie sprzedają tych produktów. Oni kupują te produkty na rynku, a dzięki temu, że potrafią świetnie kupować, to sprzedają swoim klientom możliwość nie spędzania czasu na kupowaniu i szukaniu tych produktów do dalszej sprzedaży. Czyli inaczej mówiąc, kupują, bo to potrafią robić. Sprzedają produkt, ale de facto z pewną, nazwijmy to, ukrytą usługą, która polega na tym, że zaoszczędzają temu swojemu klientowi tego wszystkiego, co oni robią. Czyli oni, oni potrafią kupować, żeby ktoś mógł dobrze sprzedawać. I teraz, jak do tego dojść? Dzisiaj chcieliśmy taki krótki wstęp zrobić do, do tego, co jest, co nazywamy budowaniem wartości oferty. I pierwszym elementem, w którym, nad którym się trzeba skupić, zaczynając nad tym pracować, to jest właśnie, co sprzedajemy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy się zastanowili w, nawet we własnym gronie, bo oczywiście my zachęcamy do, do rozmów z nami, ale i do słuchania naszych treści, ale tak Nie naprawdę ustawiam. samemu można. Tak, samemu można się nad tym zastanowić, co de facto kryje się za tym wszystkim, co my w ciągu dnia robimy. Bo to, że mamy jakiś produkt czy usługę, którą sprzedajemy, to de facto jest no, no coś, co mamy w portfelu, nazwijmy to. Tak? Mhm. Mamy jakiś, coś mamy i teraz z tym idziemy to sprzedawać. Tylko teraz najważniejsze jest to, jaką wartość my dajemy naszemu klientowi z tego tytułu, że my właśnie to sprzedajemy w taki, a nie inny sposób. Może to wygląda pokrętnie, ale na pewno będziemy to rozwijać. Tak jest. Czyli podsumowując, warto byłoby wysiąść z naszego krzesełka, przesiąść się na krzesełko klienta i zastanowić się, co on tak naprawdę od nas bierze i dlaczego on bierze to właśnie od nas. Tak jest. A więcej szczegółów na ten temat już w kolejnych odcinkach naszego superpodcastu Przestań wreszcie sprzedawać w drugim sezonie jego odsłon. Na Zapraszamy. tym wam dzisiaj bardzo mocno dziękujemy, żegnamy się i do zobaczenia przy kolejnej okazji, a oczywiście liczymy na multum komentarzy, lajków i udostępnień. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. No i oczywiście nie zapominajcie o hasztagu Przestań wreszcie sprzedawać. To tak, zobaczymy. Drugi sezon, a ja zapominam tak jak w pierwszym. Wszystkiego dobrego. Przestań wreszcie sprzedawać. Pa, cześć.